Ponownie witam, ponownie nagrywam kolejny filmik, jak widzicie. Kolejny z obrazów, czekajcie, to jeszcze troszeczkę go, żeby tu były równe odległości, mam nadzieję, że jest, ok. Dobrze, słuchajcie, kolejne nagranie z obrazów, chyba to nazwę, do takich obrazów niedokończonych, o, nawet ciekawa nazwa, nie? Z cyklu obrazy niedokończone. Z takich cyklu takiego obrazu niedokończonych będzie teraz troszeczkę, bo trwa, co trwa? Wyprzedaż na kanale Adama Mrazika. To ja, Adam Mrazik właśnie, jesteście na moim kanale o malowaniu krok po kroku, malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu, bo kreatywne, piękne życie jest nam najbardziej potrzebne do tego, żeby osiągać w życiu to, co sobie wymarzymy, zapragniemy i żeby po prostu radośnie, pięknie żyć, to trzeba po prostu być kreatywnym, trzeba tą kreacją sobie kultywować, rozwijać, nią się bawić i z niej się cieszyć, że taką kreacją możemy się zajmować i w ogóle czy to na płaszczyźnie obrazu, czy na innych polach, w innym rodzaju działań. Zachęcam Was po prostu do kreacji. Ten obraz, jak pamiętacie, nazwałem go, co był z tego cyklu takiej diety kolorystycznej, bo powiedziałem Wam o tym, że chcę teraz, taka abstrakcja jest w ogóle, tak króciutko o tym jeszcze wspomnę, abstrakcja jest dla tych wszystkich, którzy mówią, że nie mam talentu, nie potrafię, nie mam zdolności plastycznych, nie potrafię, nie umiem, nie ma takich słów. Abstrakcja jest dowodem na to i przykładem tego, że po prostu nie ma czegoś takiego jak talent, uzdolnienia i tak dalej w tym kierunku. No oczywiście jakiś talent uzdolnienia, coś tam powinno być, żeby, nie wiem, namalować czy narysować, wiernie odwzorować, na przykład zrobić portret, tak, wierny, tak, zrobić, wiernie odwzorować jakąś tam rzeczywistość. To oczywiście, no to trzeba coś tam, ale to też nie do końca jest talent, bo to jednak można sobie się tego nauczyć. Natomiast do malowania abstrakcji potrzebny jest tylko pędzel, potrzebne są farby, czy pędzle, farby, szpachla może być i kawałek palety, a nawet można abstrakcję namalować bez palety. Także tutaj nie ma naprawdę żadnych reguł, żadnych zasad, to jest tylko żywa interpretacja jakiejś naszej wrażliwości. I to, bo tutaj tu niczego nie odwzorowujesz, tutaj możesz, tylko po prostu zestawiasz kolory, zestawiasz barwy i próbujesz z nich stworzyć jakąś rzeczywistość tam. I właściwie każda abstrakcja jest ukazywaniem tego, co nam odpowiada, co nam się podoba, jakie te zestawienia są dla nas przyjazne, w jakich obrębie nam to odpowiada, nam się to po prostu podoba, to lubimy, no bo nikt nie zestawi dwóch kolorów w ten sposób, żeby to mu się nie podobało, no bo jeżeli twierdzi, że nie wiem, ta czerwień z tym niebieskim, no nie będzie dobrze wyglądała, chociaż zawsze twierdzę, że każdy kolor można zestawić, nawet najbardziej kontrastowy, tylko trzeba odpowiednie natężenie tego koloru znaleźć, to tak tego nie zrobi, no ale można to też zrobić. Słuchajcie, nigdy nie chciałem oceniać swoich obrazów, natomiast powiem, że jakby tak tę górną część to po prostu odbiegając od tych ocen, od tych upodobań, od tego właśnie krytykowania czegokolwiek i tego, czy tam, wiecie, oceniania, że to jest fajne, to nie fajne, to po prostu no muszę to w tym momencie zrobić. I jak popatrzę na tę górną część, to przysłonić w ogóle jakąś tam kawałkiem paletki, bo tak na tę część tego obrazka, no po prostu te trzy barwy, no to jest tak piękne zestawienie, aż tutaj się pycho raduje. No nie wiem, czy widzicie to też, czy można się tak entuzjazmować, czy tam radować tym położeniem jakichś trzech plam, ale po prostu pomarańczowy, żółty i zielony. Ale jaki to jest pomarańczowy, jaki to jest żółty, jaki zielony? I jeszcze jest tutaj w tym, jeszcze z tą płaszczyzną, tutaj z tym, tu naprawdę będzie fajny obraz, jeżeli jeszcze tutaj dostanie ten obraz tego werniksu, kiedy te walory się wyrównają jeszcze w tej skali nasycenia, nie tylko nasycenia, ale i połyskliwości, czy tego połysku, tych farb, to po prostu już będzie rewelacja. Także bardzo się cieszę z tego, ale jeszcze ten obraz nie jest bez, że tak powiem, bez
bez wad, czy tam nie do końca jest tak, jakbym chciał, żeby wyglądał. Słuchajcie, ten, jak i poprzedni obraz, bo tego chyba nie powiedziałem, tamten i ten ma, zresztą w tej samej ramce jest, takiej, tej szarej, tym kątowniczku moim, który nie ingeruje w sam obraz, a jest, bardzo ładnie go zamyka i ta szarość po prostu jest idealna do tego, żeby taki kolorystycznie, właśnie taki dietetyczny, a jednocześnie bardzo taki, wiecie, żywy kolorystycznie obraz, żeby się w nim znalazł. Ten obraz, jak i poprzedni, miał i ma wymiar, zawsze podstawa na początku, czyli 40 na 50 cm. Taki jest format tego obrazu. Malowany jest z farbami akrylowymi, oczywiście farbami akrylowymi polskiej firmy Renesans. Teraz spróbuję pobawić się jeszcze w tych plamach, w tym rodzaju tego malowania, tym malowaniu tego obrazu, a już 1/4 filmiku minęła mi tutaj, jest postrzeżenie, żeby to wyglądało, żeby ten obraz, że tak powiem, nie, jeszcze za ciemny, troszeczkę go rozbielę. Słuchajcie, chciałem wam powiedzieć o moim odkryciu. Jest taka farba, taki kolor właśnie firmy Renesans, zaraz wam pokażę. Najpierw myślałem, w ogóle kupiłem ten kolor w przeświadczeniu o tym, że jest to kolor, że to jest farba biała. A okazało się, że tak nie jest. Słuchajcie, używam teraz takiej szpachelki dosyć takiej, o takim wydłużonym końcówce, takie większe płaszczyzny. Myślałem, że to jest kolor biały, a to nie jest biały, tylko to się nazywa ten kolor, moi drodzy. Biel to jest manuer 1, a to to jest biel, a to jest numer 41 i nazywa się błękit pastelowy. I kolorystycznie, gdy popatrzycie na ten kolor, on jest tak, jakby go muśnięto. O, tu jest ten kolor. Wygląda jak biel, ale on jest jakby muśnięty. A tu jest biel, a tu jest ten błękit pastelowy. Jakby był muśnięty właśnie jakimś błękitem. Bardzo fajny kolor. Oczywiście ktoś by powiedział, no to już mam zmieszany, przy zapalecie nie muszę mieszać. No nie, no to troszeczkę tam też go złamcie, ale on inaczej z takim błękitem pastelowym już nie zrobicie na przykład... Czego nie zrobicie? Nie zrobicie... znaczy zrobicie, bo to jest niewielka ilość tego błękitu w nim, ale na przykład do czego już... Do tego na przykład, żeby nie... Do koloru, którego nie chcecie dodawać niebieskiego, tak? Na przykład jakiś jasny, żółty, no to cytrynowy na przykład, żeby go rozbielić, lepszytko rozjaśnić, to dodasz bieli, tak? A jeżeli dodasz błękitu pastelowego, to z tej rzuci ci, złamie ten pół tonika, takiego toniuteńka, zrobi, pójdzie w kierunku tej zieleni, tak? Dlatego fajny kolorek, ale no, nie używajcie, że tak powiem. Spróbujcie, żeby mieć pojęcie i malując, żeby wiedzieć, jakie tam ten producent te farbki nam proponuje. Teraz, okej, tutaj będę chciał powypełniać te płaszczyzny, jednak wrócę do tej tradycyjnej, tej najbardziej ulubionej szpachelki, czyli tego kształtu. I teraz zrobię ten kolor. On jest tutaj taki przetarty, on powinien być przetarty, ale jeszcze chyba się pogodziłem. Ale on powinien być, tak jak w poprzednim obrazku, ta ziemia powinna być taka, wiecie, troszeczkę złamana, troszeczkę taka mało mniej surowa niż tutaj jest, no. I w niektórych miejscach ciemniejsza. Jak powiedziałem wam, to ma być ten obraz. Pamiętacie, mówiłem o tej diecie kolorystycznej, mówiłem o tym, że te obrazy powinny być, mówiłem wtedy, pamiętam o okazji tego obrazu, dlatego te 9 punktów, mówiłem o takim zdaniu Einsteina, który powiedział i o takim twierdzeniu, czy przekonaniu, czy tam jak to powiedzieć inaczej, że rozwiązanie problemu znajduje się poza płaszczyzną, czy poza obrębem tego, poza tym problemem, tak? Poza jego... Także wychodząc z tego, pamiętacie, jak wam pokazywałem, jak tych 9 punktów połączyć za pomocą trzech, czy tam czterech na początku, a nawet trzech linii. I opowiadałem wam o tym, że rozwiązywanie problemu leży poza tym problemem, że to nie jest umiejscowione w tym problemie,
że my właśnie błędnie pojmujemy i próbujemy problem rozwiązać, jak gdyby rozsupać od środka, a rozwiązanie najczęściej tego problemu jest poza nim. I tutaj też, wychodząc poza ten, no popatrzcie, jak teraz paroma pociągnięciami zmieniłem zupełnie fakturę, strukturę tego, tej plany, i ona już zupełnie jest inaczej wygląda, jest właśnie malarska taka, o którą mi tu chodziło, którą chciałem, żeby tu się znalazła. To tyle jest fajne to malowanie takiej geometrycznej abstrakcji, bo tu popatrzcie, są płaskie, gdyby płaskie nie są, dlatego to robię, żeby nie były płaskie, ale to są proste podziały na jakieś płaszczyzny, te figury geometryczne, natomiast wszystko jest, że tak powiem, próbuję wysmakować, próbuję odnaleźć tam jakieś zależności, tak? Nie, żeby właśnie ta płaska plama nie była płaska, tylko próbuję ją tam, że tak powiem, od wewnątrz, wewnętrznie wzbogacić jej fakturę, strukturę i tak dalej. Teraz wezmę, tu mam takie bardzo fajne, mi się zrobiły te trzy paseczki, czy coś, jak to tam nazwać. Tu mam teraz tę zieleń taką, troszkę ją złamałem, taką żółtą, żółtą cytrynową. To powinienem to zrobić jakimś tym, jakimś, no, uderzeniami szpachli, bo to jednak powinno być położone tak, żeby nie przebijała tam warstwa pod spodu, jakaś tam spodniej. Ale okej, dobra, niech tam na razie to zaraz, może końcówką szpachli to jeszcze to zniweluję. Oj, zrobię takie przytarcia tego. No to miało być, zaraz to pewnie zniszczę, w sensie takim, że popsuję, no. Teraz próbuję robić, mieszam ten cyjan, taki ciemny kolor niebieski, dodam do tego troszeczkę czerni, bo te kolory, które tutaj mi się zrobiły takie głębokie kolory tego, dodam tej bieli, odrobinę tej bieli, tej, jak to powiedziałem, biel pastelowa, pędzel, muszę ten pędzel zaraz przetrzeć go tym szmatek wytrzeć, żeby się to nie powiedzieć. O, i te miejsca, gdzie tutaj mam te ciemne kolory, tej takiej niebieskości, właśnie w tym kolorze, o, i tę płaszczyznę całą chcę takim kolorem, bo zupełnie teraz inaczej to wygląda. I ten kolor, tę płaszczyznę tutaj sobie tym kolorem wypełniłem. Dodam jeszcze do tego czerwieni, to zrobię z niego ten fragment tego prostokąta. Zrobię tu taki głęboki, bliski temu kolorowi fiolet. I popatrzcie, no po prostu bawię się w obrębie tych barw ciemnych. Teraz próbuję to zrobić tak, żeby to nabrało jakiegoś, zrodziło to mi jakąś przestrzeń, tak? O, teraz dodam jeszcze troszeczkę więcej bieli. Pójdę w ogóle, rozjaśnię ten kolor. Dodam, najprawdopodobniej powinienem dodać tutaj jeszcze, gdzieś tutaj miałem ten błękit kobaltowy już. Ten obraz, po pierwsze, należy do tych niedokończonych, dlatego go chciałem tutaj skończyć, żeby już go oddać też wam do sprzedaży, żebyście mogli się nim cieszyć. A z drugiej strony też chciałem wykorzystać te farby, które mam na palecie, żeby się nie zmarnowało. Dlatego w tym momencie akurat ten obraz maluję, kończę. Także tu wszystko jest przemyślane, tu nie tak myślicie, a ten razik skacze tutaj. Wszystkie tematy oczywiście, które rozpocząłem, zaraz będę kontynuował i będę tak dalej je malował. Ale tak tutaj, o. I to, tu jeszcze powinno być chyba jaśniejszy ten kolor. Także jeszcze tej bieli, tej pastelowej, jak to było? Pastelowego, bieli pastelowej dodam. O, rozbieliłem już taka prawie szarość. O i właśnie ona jest tym, bardzo dobry kolor zrobiłem. Taki, tym razem taki troszeczkę chłodnawy szary. O, i widzicie? Tak jak powiedziałem wam, przy tej czerwieni, zaraz ją też poprawię, mówiłem wam o tym, że zestawienie karkołomne, tak? Kto by się odważył coś takiego zestawić? No ale Radzik się odważył,
Ale mówię, w odpowiedniej, że tak powiem, proporcji, w odpowiednim składzie ten kolor, no po prostu zaraz musi tu usiąść. No tak zrobię, tak będę próbował, tak go będę tutaj próbował odnaleźć odpowiedni dla niego walor, że musi tam usiąść, no musi tam trafić. Muszę trafić w jego, że tak powiem, no w jego nasycenie, w jego walor, tak, żeby on tam odpowiadał temu, co sobie założyłem. Jeszcze tutaj coraz bardziej mi się paleta brudzi. To też o to was proszę, o tym mówiłem, żeby paletę dosyć często zmieniać. Ja na pewno teraz po tym malowaniu tę paletę zmienię. Jak sobie ona przesnie, albo ją wywalę po prostu i wezmę następną do tego, żeby malować. Teraz biorę ten kolor, ten kurczę, tutaj mi się znowu, żeby to mi się nie pomieszało, nie to. Teraz biorę błękit kobaltowy, mieszam z odrobiną bieli i kolor będę szukał tego koloru, który tutaj jest. On jest, o, widzicie, tutaj na tym. Ten kolor dosyć trafiony jest, natomiast ten zupełnie tutaj nie siedział. Zaraz jeszcze teraz wezmę czystej prawie, pod czystą postacią, nie, mam troszeczkę tej kobaltowej na sobie, na palecie, na sobie tej niebieskości i dodaję do tego tego błękitu pastelowego i zmieszałem, o taki sobie wymieszałem taki błękitny jaśniutki i on będzie tutaj w tych miejscach, gdzie to jest po prostu prawie, że tak powiem, prawie biel, ale to nie jest biel, o, na tych fragmentach tu i fakturą zadziałałem, o, tu i kolorem, tak? Bo on jest, nie jest czystą bielą, a jest, o, zupełnie ten obraz zacznie zaraz, czekajcie, teraz to mi się tutaj to skrzywiło, ale tu się nie przejmuję, to nie ma nic od linijki malowanego, dlatego to musi być tak, jak jest. Ach, trochę tam wybrudziłem. No, tutaj, może w drugą stronę to, o, będzie dobrze. Tutaj też. No, powinienem tutaj, a z tej strony to przyprzeć. Wiecie, te kształty, no to są takie, jakie są. Przy tej geometrii trudno zachować też, o, może w ten sposób. O, coś takiego. Całkiem nieźle. Teraz tutaj troszeczkę takiego błękitu. Tutaj ten czerwień poprawię i mam obraz prawie skończony. Tutaj, aha, jeszcze to. To jeszcze raz bielę. Tu mam taką. To przy tym zrobię taką jaśniutką. Coś tam będzie z tej zieleni takiej pobłyskiwało, przenikało. Jakiś, jest tak powiem, jak to powiedzieć. Reminiscencja, o. Taki bielutko-zieloniutki. Jaśniutko-zieloniutki. Zobaczcie, ja teraz to jest po prostu sama zabawa kolorem. I bardzo fajnie, tutaj takie żywe, tutaj to jest coraz fajniej. Jeszcze są płaskie plamy tego jakiegoś brązu i ta płaszczyzna, może zrobię coś w rodzaju fioletu, chyba będzie dobrze, a chociaż ten brąz nie jest zły. On tutaj fajnie siedzi, tutaj jeszcze są te płaszczyzny takie zieleni, ale od razu to zrobię. Troszeczkę dodam tego, no jak tam jestem z czasem, zaraz kończy się nagranie, mam nadzieję, że mi się to nie urwie, także zapraszam was do kolejnych nagrań, do oglądania mojego kanału, napiszcie mi o tych farbach, czy to chcecie, żebym wam napisał, pokazywał, znaczy pisał na końcu przy opisie, jakich kolorów używam, czy nie, czy to nie jest dla was istotne. No i w ogóle piszcie do mnie, zamawiajcie obrazki, które chcecie. Ten obrazek też do sprzedaży, 40 na 50 metrów, akrylem malowany. Już nie będę go nim was męczył. O, tutaj taka żółto-zielona, bardzo dobry kolorek. Trafiłem. I tak sobie smakuję te kolory. I coraz fajniej ten obraz wygląda. Taki dietetyczny. Fajny obrazek. Tutaj ta. No tak musi zostać. No już niech tak zostanie. Tutaj jeszcze. Tu tylko gdzieś tam zaznaczę taką linearnie. O! Że gdzieś to tam się
tutaj w tym pojawił ten kolorek, ten kolor na tym, o tak, ta czerwień teraz i będzie zaraz koniec, także za chwilę się filmik urwie, ja tu sobie skończę, podpiszę obrazek, to jeżeli wam się podoba, to zapraszam do zamawiania, kto pierwszy, ten lepszy. Słuchajcie, zamawiajcie, piszcie do mnie, a ja zapraszam was do kolejnych nagrań, do kolejnych filmików. To byłem ja, Adam Radzik. Na razie.